Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie, mapa Step. Dziś zaprezentuje nam się Forbidden 1 z klanu 1 SBP w czołgu T-54. Na razie Forbidden kieruje się na prawą flankę. Oczywiście jest to dobre miejsce dla medów. Zazwyczaj te czołgi ciężkie kierują się na stronę lewą, choć oczywiście różnie to bywa. Forbidden tutaj jako pierwszy dojeżdża. Cały czas tutaj jedzie do przodu, wykrywa pierwszego wroga, zajmuje pozycję, powiedzmy, bardzo wysuniętą od swojej bazy. Już wykrywa dwa czołgi, pierwszy strzał w jak Tigera 88, udany. Dzięki temu zagraniu spowodował, że przeciwnicy utknęli już praktycznie koło swojej bazy. Zdjęta gąsienica. Bardzo tutaj fajnie Forbidden to zagrał, bardzo agresywnie, aktywnie. Już tak naprawdę w pierwszej minucie bitwy narzucił tutaj drużynie swój styl gry. Sprawił, że przeciwnicy od razu są w pozycji obronnej. Oczywiście może być to plus, jak i minus. To wszystko zależy od tego, jak się bitwa potoczy. Teraz wyjeżdża pierwszy śmiałek. Odbija się od Forbiddena. Forbidden zadaje strzał, ma już prawie 1000 obrażeń. Już przekroczył 1200, także udany początek. Stan bitwy 0-0. Tutaj już są sojusznicy, także można spokojnie tą stroną prowadzić natarcie. Za chwilę będzie może pierwszy wykończony. Taki jest pierwszy frag. Ja tej bitwy wcześniej nie oglądałem, także oglądam ją z wami po raz pierwszy. Jak Tiger 88, teraz Forbidden się nie przebił. Su-152. O dziwo, wcale to nie jest niegroźny czołg, ponieważ przy dobrym strzale mógłby tutaj Forbiddenowi zabrać nawet z 800 HP. Natomiast strzelił, także przeładowanie to jest kilkanaście sekund. Można go spokojnie objechać, teraz Forbidden nie trafił, ale już Su jest zajechany. Znowu tutaj pudło zdjęta gąska. Wynik 3-2, prawa flanka wygrana. Teraz AT-15 zdzieliła tutaj Forbiddena troszkę, ale spokojnie, ten met jest na tyle mobilny, że spokojnie tutaj da radę objechać. Teraz Forbidden na spokojnie objedzie go i AT-15 za chwilę skończy bitwę w garażu. Wykryta arta, tam jeszcze jeden Tedek na bazie, ale on oczywiście też nie będzie miał żadnych szans. 4-2, także mecz zapowiada się dobrze. Jest ta T-25, teraz Forbidden tylko się lekko wystawia. Teraz pudło, szybki strzał bez mierzenia. I w tym momencie już jest 3000 obrażeń. Teraz pojawia się T-34, który będzie tutaj próbował bronić bazy. Wynik bitwy 6-3. Forbidden cały czas bardzo aktywnie, cały czas punktuje. Wystawia tylko wieże. Teraz T-34 się przebił, Forbidden został za 400. 7-5. Kolejny strzał, 4000 obrażeń już zadanych. Niestety druga strona praktycznie pada. Został tam sam i z 8 plus te deki na bazie. Teraz przypuszczam, że Forbidden pojedzie szybko po artę, ponieważ wiadomo, gdzie ona jest. Nie ma co ryzykować i zostawiać ją przy życiu, ponieważ arta oczywiście może jeszcze tutaj być groźna. Chyba się przestawiła, bo tutaj jej nie ma. 8-6, jak widzimy, przeciwnicy nacierają.
Te deki się bronią, na pewno przez jakiś czas tą bazę zatrzymają. Forbidden nie zamierza kapować, chce sobie po prostu powalczyć. Natomiast Conquenor pewnie zaraz zacznie kapować, dzięki temu być może uda się kogoś odciągnąć. Jest Arta, udało się ją dogonić, jest również Is na oparach, także za chwilę powinien paść łupem Forbiddena. Tak jest, 4 fragi, 4800 już obrażeń. Także tak naprawdę w tej chwili już mecz jest bardzo udany. Jak widzicie, kapowanie bazy zmusiło dwóch wrogów do powrotu. Dzięki temu obrońcom będzie łatwiej. Czołgów jest jeszcze dużo, 10 do 9. Jeszcze ta walka na pewno trochę potrwa. Natomiast cały czas mecz jest pod kontrolą. Tutaj nic złego się nie dzieje. Spokojnie można wrócić, można się bronić. Siły przeciwników się rozproszyły. Także na pewno troszkę będzie silniej, łatwiej walczyć. Natomiast baza, tam obrońcy zostali rozbici. Także w tym momencie siły wroga mogą tutaj zagrozić kapowaniem bazy. Pojawia się M103, pojawia się E75, plus baza zaczyna być kapowana. Teraz Forbidden pewnie wybierze się po tą M103, która jest najłatwiejszym łupem. No i trzeba pomyśleć o obronie bazy. Tam T69 i jest drugi, jadą w stronę bazy. M103 bardzo szybko tutaj się obróciła, nie dała się zajechać, Forbidden zebrał strzał. Teraz tutaj został E75, jest też obiekt. Oczywiście strzał od obiekta może spowodować zejście śmiertelne, także trzeba bardzo uważać. E75 tutaj, obiekt się na szczęście odbił, E75 walczy z tym drugim czołgiem. Wykończony obiekt, 5 frag, 6400 obrażeń w tej chwili. Teraz E75, tutaj jeszcze jest dobrym celem. Natomiast najważniejsze jest to, żeby sojusznicy zdekapowali bazę. W innym wypadku, mimo takiego wyniku, można tą bitwę przegrać. Są 20 tylko sekund do przejęcia bazy. Na szczęście udało się zresetować bazę, także tutaj na szczęście Forbidden mógł liczyć na drużynę, ponieważ dekap tej bazy był kluczowy przy dalszej części tego meczu. Po prostu ten mecz już by się zakończył. E75 bardzo tutaj niemrawie chyba spanikował, wali w ziemię. Forbidden zdobywa 6 fraga i już ma 8000 obrażeń, także naprawdę już jest wynik świetny, 13 do 13, 2 czołgi na kapie. Forbidden ma już mało HP, na szczęście te kapujące czołgi, tam jest Tiger 2 i Pantera, spokojnie da się je zabić. Tiger 2 jest na jednego strzała, Pantera chyba była gdzieś na 2 strzały. 2 czołgi na kapie, 20 kilka sekund. Pantera się odbiła na szczęście. Teraz Forbidden trafił w jarzmo działa, odbił się od Pantery. 13 sekund do skapowania bazy. 10 sekund, bardzo niebezpieczna sytuacja. Teraz jeszcze dostaje, zostało 306 HP, w tym momencie Tiger może go zdjąć na hita. 3 sekundy do końca kapa. Udało się Forbiddenowi zbić tego kapa. 7 fragów, 8200 obrażeń. I jeszcze Pantera 2. Jest dekap, co najważniejsze, Pantera została już na jednego hita, Forbidden już na pewno na jednego hita nie zejdzie. Udało się, 8 fragów, 8800 obrażeń, odznaka mistrzowska, medal Radleya Waltersa, specjalista, obrońca, snajper, imponujący mecz, naprawdę bardzo dobry, z dużą ilością obrażeń, z dużą ilością akcji. Prawie 1800 expo na pojedynczym, prawie 9000 obrażeń i meczek wygrany w bardzo, bardzo dobrym stylu. Także dzięki za powtórkę i do następnej bitwy, cześć!